Kadr w pigułce to Twój praktyczny przewodnik po świecie prawa pracy, a ja mam na imię Donata i w dzisiejszym odcinku opowiem o tym, w jaki sposób liczyć limit zatrudnienia pracownika tymczasowego. Jeżeli uważasz, że tematyka prawa pracy dotyczy również Ciebie, to koniecznie subskrybuj ten kanał, znajdź mnie w mediach społecznościowych, zapraszam na bloga, tam mnóstwo artykułów i materiałów do pobrania, zachęcam do zapoznania się z moimi e-bookami i fantastyczną książką, encyklopedią praktycznej wiedzy. Dodam jeszcze, że odcinek ten powstał przy współpracy z Jobel Pro. Jobel Pro to narzędzie, nowoczesne i funkcjonalne narzędzie do ewidencjonowania pracowników tymczasowych, które spełnia oczywiście wszystkie wymogi formalno-prawne. Artykuł 20 ustęp 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wskazuje, że Agencja Pracy Tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, czyli 3 lata. Pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego dokładnie przez ten sam czas, czyli przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym kolejne 36 miesięcy. A w jaki sposób liczymy ten limit 18 miesięcy? Zgodnie z nowymi przepisami, a w zasadzie przepisami z 2017 roku, zarówno Agencja Pracy Tymczasowej, jak i pracodawca użytkownik są zobowiązani do prowadzenia ewidencji czy rejestru osób wykonujących pracę tymczasową. Odpowiednio prowadzona ewidencja musi obejmować informacje o datach rozpoczęcia i zakończenia świadczenia pracy. Szczególnie dla agencji zbieranie dokładnych danych w okresie wykonywania pracy lub zadań przez pracownika tymczasowego może okazać się i okazuje się, że jest trudnym zadaniem. Informacje te może pozyskać od pracodawcy użytkownika lub od samego pracownika tymczasowego. Jeżeli ten nasz pracownik tymczasowy ma zawartą umowę na miesiąc, umowę o pracę z Agencją Pracy Tymczasowej i jest skierowany na podstawie tej umowy do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, na przykład na 10 dni, to i tak z limitu tych 18 miesięcy odliczamy jego okres zatrudnienia na podstawie umowy, czyli miesiąc. A na przykład w przypadku, w którym pracownik wykonuje pracę na pół etatu, to wykonywanie pracy w niepełnym wymiarze również nie zmienia tego, że pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy użytkownika przez okres miesiąca. Powszechnym błędem jest liczenie tego limitu zatrudnienia po dniach pracy. Oczywiście może zdarzyć się tak, że pracownik będzie zatrudniony na podstawie krótkoterminowych umów o pracę, na przykład na weekend. Wtedy obliczenie tego limitu opieramy oczywiście na przepisach kodeksu cywilnego. I pełny miesiąc w takim przypadku w prawie pracy przy ciągłości, przy zachowaniu ciągłości okresu zatrudnienia odpowiada miesiącowi kalendarzowemu, a końcem terminu jest ostatni dzień miesiąca. Czyli jeżeli pracownik podejmuje pracę 1 stycznia, wówczas okres jednego miesiąca oczywiście upływa 31 stycznia, w lutym 28 lub 29 lutego i tak dalej. Natomiast okres 12 miesięcy mija 31 grudnia tego samego roku. I w razie konieczności obliczenia terminu składającego się z kilku przerywanych okresów pracy, no to oczywiście należy zauważyć, że przepisy prawa pracy nie przewidują szczególnego sposobu ich sumowania. I tylko i wyłącznie w takich przypadkach zastosowanie będzie miał artykuł 114 kodeksu cywilnego w związku z artykułem 300 kodeksu pracy, czyli jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub dniach, a ciągłość terminu nie jest wymagana,
miesiąc liczy się za 30 dni, a rok za 365 dni, co oznacza, że przy sumowaniu poszczególnych okresów niepełne miesiące kalendarzowe oblicza się w dniach, a sumę dni zamienia na miesiące, przyjmując za miesiąc 30 dni. Ale co do zasady, zliczamy okresy zatrudnienia wskazane w umowie. I pracodawco, który korzystasz z agencji pracy tymczasowej, stajesz się zgodnie z przepisami pracodawcą użytkownikiem. Czy wiesz, jakie obowiązki ciążą na tobie w związku z zatrudnieniem pracownika tymczasowego? Czy ewidencjonujesz okresy umów pracownika tymczasowego kierowanych do pracy w twoim zakładzie pracy? Platforma Jobel Pro umożliwia nie tylko ewidencję czasu pracy, ale przede wszystkim ewidencję okresów trwania umowy, które są podstawą liczenia limitu zatrudnienia. Ponadto staż pracowników dzięki systemowi jest liczony łącznie, bez względu na fakt, która agencja pracy go skierowała do danego pracodawcy użytkownika, ponieważ jest unikalnie ewidencjonowany. Zgodnie z obowiązującymi limitami pracy tymczasowej, zarówno agencja pracy tymczasowej, jak i pracodawca użytkownik są, i to powtórzę jeszcze raz, zobowiązani do prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych na zasadach pracy tymczasowej. I ewidencja musi zawierać informacje o dacie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania pracy, niezależnie od rodzaju zatrudnienia, niezależnie od tego, czy to jest umowa o pracę, czy umowa cywilnoprawna. Jednak w praktyce agencje pracy tymczasowej żądają od pracowników oświadczeń w zakresie okresu dotychczas wykonywanej pracy na rzecz danych pracodawców użytkowników, co niestety powoduje wiele nieprawidłowości w tym zakresie i w zakresie zliczania limitów, co bezpośrednio wpływa na odpowiedzialność wykroczeniową i uwaga kogo? Pracodawcy użytkownika właśnie. Wprowadzenie limitu ograniczającego czas trwania zatrudnienia na zasadach pracy tymczasowej w ogóle przysparza wiele trudności osobom, które są odpowiedzialne za nadzorowanie tych limitów. Jeśli jesteś jedną z tych osób, mam dla ciebie świetne rozwiązanie, dzięki któremu w sposób bardzo łatwy, intuicyjny, będziesz mieć możliwość wprowadzenia czasu zatrudnienia pracowników tymczasowych i tym samym w bardzo prosty sposób monitorowania limitów przewidzianych przepisami ustawy, których przekroczenie może grozić karą grzywny nawet do 30 tysięcy złotych. Zatem przestań używać Excela, przestań wierzyć na słowo, nie polegaj na oświadczeniach pracowników tymczasowych. Najważniejsze jest to, aby solidnie prowadzić ewidencję, nawet nie tyle co zatrudnionych, ale ewidencję okresów zatrudnienia pracownika i my ci w tym pomożemy razem z Jobel Pro. Po więcej przykładów, w jaki sposób zliczać limit 18 miesięcy w okresie 36 miesięcy, zapraszam na bloga, a dla osób zainteresowanych tym materiałem zapraszam do kontaktu. Przygotujemy dla ciebie specjalny, dedykowany webinar, w którym opowiemy o właśnie tych podstawach prawnych dotyczących limitów zatrudnienia, twojej odpowiedzialności pracodawcy, użytkowniku, odpowiedzialności wykroczeniowej, ale także funkcjonalności Jobel Pro, bo możesz mieć jedno narzędzie, które łączy w procesie wszystkie elementy, czyli prowadzenie ewidencji czasu pracy, w odróżnieniu oczywiście do ewidencjonowania okresów zatrudnienia danych pracowników, czy też właśnie rejestru zatrudnionych pracowników tymczasowych. Zapewne, jeżeli korzystasz z pracy pracowników tymczasowych, to korzystasz nie tylko z jednej agencji i masz kilka do kilkunastu, być może nawet dostępów umożliwiających tobie kontakt z daną agencją pracy. Czy nie łatwiej będzie pozyskać jedno narzędzie, dołączyć do jednej platformy, w której w łatwy sposób możesz kontrolować zatrudnienie danych pracowników tymczasowych?
tak jak wspomniałam, po więcej przykładów, a w zasadzie w ogóle po przykłady rozliczania, zliczania tych limitów pracy tymczasowej, zapraszam na bloga, wszystkie linki oczywiście w opisie pod filmem. No i co, widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.